Moje ulubione hiszpańskie powiedzenie to jest es lo que hay, czyli jest, jest i trzeba sobie z tym jakoś radzić. No, to jest chyba najlepsza definicja codziennego życia, jaka może być. Mój pierwszy motocykl to Fantic pojemności 50, miniaturka motocykla trialowego, który dostałem od ojca w wieku między 5-6 lat. Także świetna, świetna zabawka i pamiętam, że jak dostałem ten motocykl, to z niego praktycznie nie zsiadałem. I od tego zaczęła się moja przygoda i dzięki temu prezentowi dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Jeśli chodzi o Erzberg w tym roku, to tu właśnie od razu chciałem wyjaśnić sytuację. Nie, na Erzbergu niestety mnie nie będzie w 2014 roku, ponieważ został zmieniony kalendarz, jeśli chodzi o X Games. X Games jest później, czyli praktycznie zawody się nachodzą jedne na drugie, ale mam nadzieję wystartować w Erzbergu w przyszłym roku. Póki co koncentruję się na swoim sporcie i na sprinterskich wyścigach bardziej niż na maratonie, ale nigdy nie mówię nie. A jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, na pewno nie, ale gdzieś kiedyś w planie ten rajd sobie tam dorasta. Jest to coś, czym się interesuję ostatnio, ale nie sądzę, żebym się ścigał motocyklem żużlowym, bo jakbym sobie zrobił krzywdę, myślę, że byłbym troszkę w tarapatach. Jeśli chodzi o freestyle motocross, to mam wielki szacunek do chłopaków, którzy uprawiają tę dyscyplinę. Jest to dyscyplina, która jest super widowiskowa i ryzyko, które jest podjęte tam przy każdym skoku, jest niesamowite. Także na pewno wielki respekt i uwielbiam na nich patrzeć. Nigdy nie miałem idola, zawsze chciałem wygrać z moimi idolami, także nie miałem dokładnie gościa, którego chciałem naśladować. Tylko raczej bardziej skoncentrowałem się na sobie i na tym, żeby być coraz lepszym, szybszym i żeby się udało wygrać. Jak patrzę za siebie i przed siebie i na wszystkie wypadki i wywrotki, które miałem w życiu, to ten czepek na pewno gdzieś tam jest, także niech sobie tam dalej siedzi i niech mnie szczerze.